Witam Was na kolejnych warsztatach biblijnych. My tym razem nadajemy nie z Lublina, tylko z okolic Nowego Sącza. Jesteśmy tu nad Jeziorem Rożnowskim w bardzo takim wyśmienitym towarzystwie. Zjechali się chrześcijanie z różnych stron Polski, częściowo na swój chrzest, bo w zeszłą niedzielę mieliśmy chrzest kolejnej drużyny. 12 świadectw wysłuchaliśmy nawrócenia do Jezusa Chrystusa, ale też niektórzy chcieli z nami spędzić trochę czasu i tak sobie tu jesteśmy. Cieszę się, że w tym momencie dołączacie do nas i jesteśmy już razem. Pochylimy się nad takim tematem, który w Polsce, myślę, dla wielu jest tematem albo bulwersującym, albo tematem, do którego podchodzą z taką, powiedzmy, nabożną czcią i boją się dotykać. Mianowicie sytuacja polityczna rysuje się nam taka, jaka właśnie przedstawiona jest w tytule dzisiejszego programu. Towarzysz Putin, albo tak jak sobie troszeczkę dworowałem, sługa Boży Władimir, ma szansę w niedalekiej przyszłości wypełnić tajemnice fatimskie. Postaram się to wykazać i też pokazać, czym to grozi. Niektórzy z Was już przeczuwają, znając towarzysza Putina, już przeczuwają, czym to grozi i tu nasze przeczucia są zapewne podobne. Jakie jest źródło tego, że tak diaboliczna postać, morderca, człowiek, który podobny jest, jeśli chodzi o swoje działania i zbrodnie i cele, do Hitlera, nagle staje się obiektem miłości papieża Franciszka, przedstawiciela, no, przywódcy wszystkich katolików na ziemi. Moim zdaniem dużym przyczynkiem do tej sytuacji są właśnie objawienia fatimskie, których chyba stulecie niedawno w Kościele katolickim dość szumnie obchodzono. Ale najpierw zdanie ogólne. Myślę, że nawet katolicy, którzy nas oglądają, zgadzają się, że w obszarze tak zwanego kultu maryjnego pojawiły się poważne nadużycia. Poważne nadużycia. Jako przykład podam taki taniec z obrazami, który co roku dokonywany jest na Kaszubach. Każdy może sobie znaleźć filmiki na internecie. Ja poproszę o kilka zdjęć. Możecie sobie zobaczyć. Tam kolejne parafie czy jakieś grupy młodzieżowe, ochotnicze straże pożarne i tak dalej budują sobie taki specjalny obraz z rączkami. I grupy młodzieży czy dzieci robią w rytmie takim troszkę disco polo różne harce z obrazem bądź figurą tak zwanej Maryi. Nie? No, to wystarczy na to popatrzeć, żeby człowiek tak zaczął się zastanawiać. Zaraz, czy to jest chrześcijaństwo? Czy to ma coś wspólnego z pierwszym przykazaniem, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną i tak dalej? Czy to ma w ogóle coś z Pismem Świętym, czy to nie wspólnego, czy to nie bardziej przypomina jakieś pogańskie zachowania? W innych z kolei miejscach, jak jedzie się przez Polskę, można zobaczyć taki oto drogowskaz, czy oznaczenie miejsca, zobaczcie, Sanktuarium Matki Bożej trzykroć przedziwnej, tak? Dobrze widzę? Trzykroć przedziwnej, nie? No ja, i to wiecie, to nie są, to nikt sobie nie robi jakichś dowcipów, to sami katolicy, sami jak coś proboszczowie, dekani, biskupi to poświęcają, papież tam daje stosowne dekrety, żeby takie rzeczy były. No tak na zdrowy rozum. Ja rozumiem, że może być przedziwna, nie? Ale na przykład jak może być trzykroć przedziwna? Nie? Czym na przykład różni się dwakroć przedziwna od trzykroć przedziwnej i czterokroć przedziwnej? Czy któryś z katolików potrafi to wyjaśnić? No, pokazuje tak, oczywiście lekko żartobliwie, że w tym jakimś takim dążeniu do uczczenia Marii, Matki Jezusa, Kościół rzymskokatolicki gdzieś poszedł za daleko, gdzieś poszedł na jakieś już
manowce. Tu mieliśmy, przedstawiłem wam takie praktyki duszpasterskie, ale od niedawna pojawiły się objawienia. Od niedawna, bo przypominam, że objawienia maryjne, takie, gdzie jest jakieś takie przesłanie dla świata, tu dyskutowaliśmy, kiedy pojawiły się objawienia maryjne i które są najstarsze. No i tak wyszło nam, że chyba w Meksyku jakaś tam Matka Boska z Gwadelupy, to jest najstarsze objawienie, to jest gdzieś chyba koniec XVI, początek XVII wieku, jakoś tak, ale zdaje się, że tam żadnego uniwersalnego, czyli do całego świata przesłania nie było, tylko ta osoba, która się tam tym Indianom objawiła, powiedziała, żeby jej tu zbudować tam sanktuarium czy coś takiego, także nic tam więcej nie chciała. Ale te objawienia, które pojawiły się około 100 lat temu, to już jest coś nowego. To już jest skierowanie do świata pewnego przesłania, coś takiego jak Pismo Święte, że tu jest objawienie. Bo co to jest Pismo Święte? Pismo Święte to jest objawienie. Objawienie, czyli ludzie tego nie wiedzą, a Bóg im to objawił, zostało to spisane i teraz mamy dostępne w postaci księgi Pisma Świętego. Tu akurat mam Nowy Testament i Psalmy, taki egzemplarz możecie sobie u nas zamówić, płacicie tylko za wysyłkę. Ten egzemplarz jest bezpłatny dla was, także kto nie ma Pisma Świętego, Nowego Testamentu, może je od nas dostać. Już kilka ładnych tysięcy tego wysłaliśmy w Polskę, także jest zapotrzebowanie na Pismo Święte. I teraz właśnie około 100 lat temu pojawiło się takie nowe w chrześcijaństwie, czy w kulturze chrześcijańskiej zjawisko, że pojawia się jakaś grupa ludzi, która twierdzi, że zobaczyła jakąś osobę, która im przesłała objawienie od Boga, poselstwo od Boga. No i teraz ten świat chrześcijański ma za tym poselstwem pójść. Jeszcze raz mówię, prawie 2000 lat, 1900 lat nie było czegoś takiego, a ostatnio to się zaczęło pojawiać tak często, że nawet papiestwo i Watykan mają z tym pewien problem. Bo o ile objawienia fatimskie to przez jakiś tam czas troszeczkę tym pastuszkom się naobjawiało, no to teraz poprzeczka poszła w górę i w Medjugorje to jadą codziennie, jest nowe objawienie. Codziennie, wyobraźcie sobie, nie? To już nawet papież się wnerwił, bo mówi, zamiast se spokojnie odpocząć, to on musi, zawraca im głowę, czy to dobre, czy niedobre to objawienie, już sami nie wiedzą, zdenerwowali się i powiedzieli, wyrzucamy wszystkie te objawienia, te z tego Medjugorje nam się nie podobają, proszę mi to wyrzucić, wynieść, nie będę już tego więcej sprawdzał, do widzenia, nie? No tak się skończyła Matka Boska Medjugorska, czy jak ona się tam nazywa, to nie wiem, bo nie jestem tu biegły, ale papież też nie jest, bo powiedział, że się pogubił w tych objawieniach. Także no, tu nic sobie nie wyrzucam, że i ja też biegły w tym nie jestem. Jeśli chodzi o te objawienia fatimskie, one zostały tak mocno nadmuchane. Teraz nawet jakaś rocznica, że to 100 lat, czyli tak fajnie. I te objawienia wypowiadają się o Rosji. Kiedy na jednym z ostatnich programów Kowalski-Chojecki komentują, zaczęliśmy rozmawiać o tym, co się dzieje na linii Watykan-Putin, Watykan-Kreml, no to bardzo się zaniepokoiłem, że rzeczywiście wygląda to na wypełnienie tych tajemnic fatimskich, szczególnie drugiej. Dzisiaj nasz program w związku z tym będzie się składał z dwóch części. Tak jak zapowiedziałem, będzie Hyde Park, czyli będzie dość dużo czasu, żebyście mogli dowolne pytanie zadać i tu mam siłę pomocników, będziemy razem na nie starali się odpowiedzieć, ale postanowiłem też odnieść się do tego tematu, bo on jest pilny i wydaje się dla katolików ważny. Inaczej mówiąc, jeśli gdzieś ma przyjść na katolików zwiedzenie, to właśnie w tym obszarze. Żeby nie było, że to ja widzę tutaj jakieś bardzo niebezpieczne znaki, które mogą być związane z końcem czasów, powołam się na kolejnego kardynała, który zaczyna przemawiać, można powiedzieć, Bożym głosem i mówi katolikom prawdę. I to właśnie ten kardynał jasno ostrzegł, że to, co on widzi, co się dzieje w Watykanie dzisiaj, przynosi mu skojarzenie, że zapewne jesteśmy w czasach apokaliptycznych, tuż przed apokalipsą.
Co to jest apokalipsa, warto by powiedzieć. Można powiedzieć, że historia współczesna i przyszła dzieli się na dwa okresy. Jest czas Kościoła, w którym teraz żyjemy, to jest czas łaski, gdzie Ewangelia o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie jest głoszona całemu światu, wszystkim, którzy chcą usłyszeć, i każdy, kto usłyszy o tym, że jest grzeszny, zasługuje na piekło, a Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Bóg przyjął postać, ciało człowieka, przeżył bezgrzeszne życie, a potem dobrowolnie, tak jak ksiądz Maksymilian Kolbe dla swojego współwięźnia w małej skali to zrobił, kiedy Niemiec powiedział do pana Gajowniczka, ty pójdziesz do bunkru głodowego. Wtedy Maksymilian Kolbe powiedział do niego, do tego SS-mana, pozwól, że nie on, ale ja za niego pójdę. I rzeczywiście ksiądz Kolbe został tam zabity, bo został dobity później zastrzykiem z fenolu, zdaje się, w tej komorze głodowej, a pan Gajowniczek wyszedł żywy, przeżył wojnę i wychował dzieci, bo on powiedział, no mam czwórkę dzieci czy coś takiego, powiedział tam, i wtedy ksiądz Kolbe zareagował. Tu mamy na małej ludzkiej skali taką ofiarę zastępczą, że ktoś z siebie składa ofiarę zastępczą, żeby ktoś inny mógł żyć. Ksiądz Kolbe zrobił to dobrowolnie. Pan Gajowniczek niczym mu nie zapłacił. Niczym mu się nie zasłużył. Oni byli obcymi dla siebie ludźmi. Ale jednak stało się w Oświęcimiu to, co mówię. Na o wiele większej skali dla każdego człowieka na ziemi taką ofertę składa Jezus Chrystus. Dokładnie mówi tak. Ja już za ciebie umarłem. Na krzyżu zapłaciłem za wszystkie grzechy świata. Zobaczcie, że na mszy powtarzacie tu do katolików. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I nie jest to przecież ten kapłan nie gładzi grzechu świata, nie ten opłatek nie gładzi grzechu świata, tylko historyczna osoba, Bóg, który 2000 lat temu przyjął właśnie w łonie Marii, dziewicy, ciało człowieka, właśnie poszedł na krzyż za ciebie. Umarł za to, byś ty mógł żyć. Oczywiście, Bóg szanuje twoją wolną wolę. Dlatego Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus czeka na twoje zaproszenie. On zrobił już wszystko dla twojego zbawienia. Zapłacił doskonałą ofiarę, potwierdzoną zmartwychwstaniem trzeciego dnia. Twoje grzechy zostały przed Bogiem zadośćuczynione. Krew Jezusa jest wystarczającą ofiarą za wszystkie twoje grzechy, przeszłe i przyszłe. Bóg teraz od ciebie oczekuje zaproszenia, oczekuje zgody. Żaden prezent nie jest dawany na siłę. Zbawienie jest prezentem. Tak jest opisane w liście do Efezjan. Zobacz sobie 2 rozdział 8-9. Zbawienie jest darem od Boga, prezentem. Bóg oferuje, Bóg zrobił wszystko. To jest z łaski, nie z twoich zasług, ale ty musisz teraz powiedzieć, tak, Panie Jezu, wiem, że zasługuję na piekło. To jest to, co zarobiłem swoim życiem, swoimi grzechami. I chcę twojego oczyszczenia. Chcę od ciebie daru zbawienia, by z tobą spędzić resztę życia tu na ziemi, byś był moim Panem i po śmierci, żebym znalazł się w niebie, byś był moim Zbawicielem. Jeśli chcesz, w tej chwili możesz nawet powiedzieć do Jezusa prostą modlitwę, bez żadnych pośredników, bez żadnych przygotowań, tylko żebyś wiedział, że z powodu grzechu czeka cię piekło, a Jezus jest tym, który daje ci niebo dzięki temu, co zrobił na krzyżu. I już możesz być zbawiony. To jest dobra nowina, Ewangelia chrześcijańska. To się dzieje w czasie Kościoła, w czasie łaski. Ale Bóg ostrzega, że ten czas, kiedy ludzkości, kiedy tobie, kiedy każdemu człowiekowi oferuje za darmo zbawienie, on będzie miał swój koniec. Dlatego Nowy Testament, chociaż opisuje i w dziejach apostolskich, i w listach, właśnie czas łaski, to kończy się księgą apokalipsy. Kończy się księgą, w której Bóg mówi dość. Moja cierpliwość dla grzeszników w tym momencie się kończy. Od tego momentu zaczynam wylewać swój gniew na grzeszników. Teraz Bóg powstrzymuje swój gniew, bo gdyby chciał go wylać, to każdy z nas musiałby zniknąć
zostać skazany na wieczne piekło. Czas łaski. Bóg czeka. Bóg czeka, abyś ty przyszedł do Niego. Ale czas łaski się skończy. Nie wiemy kiedy, nikt nie zna dnia ani godziny. Ale Pismo Święte ostrzega nas, że będą pewne symptomy, które będą pokazywały, że ten czas jest blisko. I kardynał Burg właśnie o tym mówi. On ze swojej strony, odczytując dużo lepiej niż ja to, co się dzieje w Watykanie, bo zna to z pierwszej ręki, jest tam częstym bywalcem, mówi, na podstawie tego, co dzisiaj dzieje się w Watykanie, ostrzegam katolików na całym świecie, czas apokalipsy jest blisko. To mówi kardynał Burg. Ja o tym na podstawie znaków nie z Watykanu, choć też po części, ale z innych obszarów, zarówno z historii Izraela, jak też na przykład z historii gospodarki, czy z teraźniejszości gospodarki, jak też z postępu elektroniki, jak z upadku moralności. Te wszystkie znaki opisane są szczególnie w listach apostoła Pawła. Można jasno wnioskować, że rzeczywiście jesteśmy blisko. I teraz zobaczcie, przez prawie 2000 lat nie było objawień maryjnych, a teraz nagle się posypało. Być może to też jest znak czasów ostatecznych. Ale żeby właściwie spojrzeć na objawienia maryjne, na objawienia fatimskie dokładnie, bo być może z Marią one nie mają wiele wspólnego, mówię o Marii tej, która opisana jest na kartach Pisma Świętego. Zobaczmy, jak Bóg traktował swoje słowo i jak sprawdzał swój lud w czasie Starego, czyli pierwszego przymierza, w czasach Starego Testamentu. Otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa, 13 rozdział i przeczytajmy kilka pierwszych wersetów. Kto nam przeczyta? Jest też na slajdzie. Możemy? Tak. Od jednego, od pierwszego. 13 rozdział, Księga Powtórzonego Prawa, czyli piąta Księga Mojżeszowa. Chyba do piątego? Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśli by powstał pośród... Przepraszam. Zobaczmy pierwszą część tego przesłania Boga do swojego ludu. Bóg objawił im swoje prawo, czyli można powiedzieć Pismo Święte dla Żydów. I zobaczcie, czym go obwarował. Nic nie będziesz do niego dodawał, ani nic nie będziesz do niego odejmował. Jakbyście sobie otworzyli księgę, ostatnią księgę Biblii, czyli księgę Apokalipsy, to w ostatnim rozdziale, w ostatnich wersetach dokładnie znajdziecie powtórzenie tego nakazu. Nic nie dodawaj i nic nie odejmuj. To jest to, co ja objawiłem, tyle wystarczy, nic nie rób z tym, jedynie wypełnij, jedynie słuchaj, jedynie stosuj w swoim życiu. Zobaczcie, że w Starym Testamencie mamy dokładnie taką samą procedurę. I zobaczcie, po tym nakazie, co się pojawia, jaka nowa rzeczywistość. Czyli Bóg dał im Słowo Boże i dał zakaz i nakaz. No bardziej zakaz. Nie odejmować i nie dodawać. A teraz was wypróbuję, mówi Bóg. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać, i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. Dzięki. Widzicie? Mamy proroków, mamy wizje, mamy objawienia, mamy sny. I co Bóg mówi? Jeśli w jakiejkolwiek wizji
w jakikolwiek objawieniu, jakikolwiek prorok, czy człowiek podający się za proroka, wizjonera, widzącego objawienia, czy cokolwiek innego, powie wam coś, co ma was odciągnąć od wierności mojemu słowu, to co to jest? To jest próba waszej miłości do mnie. Czy pójdziecie za nowinkami, czy pójdziecie za tak zwanymi cudami, wiankami, czy będziecie wierni temu, co wam powiedziałem? To Bóg już w ten sposób lud Starego Testamentu sprawdzał. Widzimy wyraźnie. Nawet jeśli spełnią się te przepowiednie, czyli będzie jakiś znak, że teraz na przykład wychodek się przewróci, na podwórzu idziemy, patrzymy, wychodek się przewrócił normalnie. I teraz ten kiepski woła, pójdźmy teraz za Jowiszem, to jest nasz nowy Bóg. To gdzie macie kiepskiego kopnąć? Odpowiedź jest prawidłowa. Jeszcze przyjdzie czas zastosować tę lekcję do objawień fatimskich. A teraz przejdźmy do Nowego Testamentu. Jezus Chrystus, kiedy opisuje czasy apokaliptyczne, czyli kiedy będzie blisko końca, to są 23, 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Zobaczcie, jakie krótkie ostrzeżenie dał na temat objawień. Mateusz 24, 23, 25. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Dzięki. Patrzyliście? Zapewne czytaliście ten fragment Biblii. Pomyśleliście o nim właśnie w kontekście objawień? Właśnie przed tym Jezus ostrzega, że przyjdą jacyś ludzie pod koniec czasów. Pod koniec czasów, czyli blisko czasu apokalipsy. Nie w czasie normalnego funkcjonowania Kościoła. Czyli kiedy będzie się zbliżał koniec, przyjdą ludzie, którzy będą mówić, że oto tam się objawił Mesjasz, tam jest Mesjasz, tam idźcie. A inni powiedzą, nie, to w naszej wiosce się Mesjasz objawił. Tam idźcie, wierzba płacze prawdziwymi łzami. Mówię wam, to ja sołtys z Pcimia tam czy czegoś innego. Sam Jezus mówi, że tak będzie. I dzisiaj tak jest. Od kilkudziesięciu lat, trochę więcej, 100, dokładnie tak się dzieje. Przychodzą ludzie i nagle mówią, że tu się Bóg objawia. Zobaczcie, Jezus nie mówi tu o objawieniach maryjnych. Mówi to o objawieniach samego siebie. No bo wyobraźcie sobie, żeby Żyd mógł zrozumieć, że kiedyś wyznawcy jedynego Boga będą latali za babami. Tego on nie mógł pojąć, Żyd. Dlatego mówiąc do Żydów, on mówi o swoich objawieniach. Ale co mówi? Nawet jakbym się ja objawił. Rzekomo oczywiście. Mówiliby wam, że to ja się objawiam. Co ma zrobić posłuszny chrześcijanin wtedy? Nie idźcie. Nie wierzcie w te objawienia. To jest jasny nakaz Pisma Świętego. Widzicie kontynuację. W Starym Testamencie mieli niewielką porcję objawienia, ale już wtedy Bóg patrzył, czy go prawdziwie kochają, czy są wierni Jego słowu, czy też pójdą za nowinkami. Teraz Jezus ostrzega. Mamy nową porcję objawienia. Ale pod koniec przyjdą fałszywi prorocy i będą mówić, że chcą dodać coś do objawienia. Będą mówić, że teraz tu się znowu Chrystus objawił, albo tam i tak dalej. Nie wierzcie. Jest jasny nakaz Jezusa. Nie wierzcie. Nawet jakby temu towarzyszyły jakieś prawdziwe znaki i cuda. Przypominam, prawdziwe znaki i cuda. A nie domniemane, że wiecie, ktoś widzi, a inny patrzy, ja nic nie widzę, nie? Jedźmy dalej. Zobaczmy, że ta sama nauka pojawia się u apostołów. Na przykład apostoł Paweł.
Nie mamy tego tekstu z listu do Koryntian? Słucham? 11 rozdział. Pokaż, znajdę. Troszkę mamy małe litery, ale damy radę. Kiedy Paweł mówi, że szatan przyjdzie za sprawą jako anioł światłości, który drugi Koryntian? No właśnie, jesteśmy w pierwszym, nie widzimy dobrze, starzy ludzie, okulary i te sprawy, ale daliśmy radę. Drugi Koryntian 11, od 13 do 15. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Dzięki. I podobna myśl jest w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, od 8 wersetu czytam. Tam jest właśnie mowa o przyjściu Antychrysta. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. To jest właśnie dobry happy end dla chrześcijan, także chrześcijanie nie boją się czasów ostatecznych, mówię prawdziwi chrześcijanie. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Widzicie, znowu są fałszywe objawienie, fałszywy Chrystus, są znaki i rzekome cuda. Wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Pamiętacie księgę powtórzonego prawa? Po co Bóg daje im te objawienia i te znaki i cuda? Żeby sprawdzić, czy z miłości do Boga będą przestrzegać tylko i wyłącznie Jego słowa, czy też pójdą za nowinkami nowych objawień. Teraz, przy końcu czasów, mamy dokładnie tę samą rzeczywistość. Jest Słowo Boże, jest wierny Słowu Bożemu Kościół, możecie sobie o tym przeczytać, Księga Apokalipsy, trzeci rozdział, gdzie jest list do kościoła w Filadelfii. Tam właśnie Jezus mówi do kościoła, który ma niewielką moc. To nie jest Watykan, to nie jest kościół rzymskokatolicki, który trzęsie światem, który ma ponad 1,2 mld wyznawców. Ten kościół ma niewielką moc, ale ma niezwykłą, wielką cechę. Nie zaparł się Jezusa i jest wierny Jego słowu. Nie poszedł za żadnymi nowinkami, nie poszedł za żadnymi objawieniami, nie poszedł za fałszywymi prorokami. Tylko Słowo Boże. To jest wyróżnik prawdziwego Kościoła, to jest wyróżnik tych, którzy kochają Jezusa Chrystusa, od tych, którzy tak naprawdę Jezusem Chrystusem i Jego Słowem gardzą. A teraz przejdziemy do drugiej tajemnicy fatimskiej. Jeden z takich duchowych oszustów, tak zwany, nie wiem jak go nazwać, czy ksiądz, czy pan, no tu, no niech będzie ksiądz, Międlar, na swoim Twitterze i gdzieś na jakiejś swojej stronie rozpoczął taką kampanię oszczerstw, że ja bluźnię Matce Boskiej. Jest to oczywiście parszywe kłamstwo, każdy może to sprawdzić. Kiedy wypowiadam się o opisanej w Biblii Marii, Matce Jezusa,
Mówię w samych superlatywach, to jest wzór do naśladowania dla chrześcijan, jeśli chodzi o posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jedyny nakaz maryjny, jaki znajduje się w Biblii, wiecie jaki jest? Pewnie pamiętacie ci, co uczestniczą w naszych warsztatach. Uczyńcie wszystko, co ja wam objawię. To mówi ta zjawa z Fatimy. A co mówi Maria z Biblii? Sprawdźcie sobie, katolicy. Zdaje się, drugi rozdział Ewangelii Jana. Może trzeci, nie pamiętam dokładnie. Drugi, nie? Wesele w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. I kropka. To jest objawienie maryjne, znajdujące się w Biblii. Jeśli już chcesz słuchać Marii i Biblii, to zrób, co każe. Słuchaj Jezusa od A do Z. I tyle w temacie, można powiedzieć. Także ten oszust zwany księdzem chce katolików odsunąć od prawdy. Mówiłem troszkę o tym w ostatnią niedzielę, że takich fałszywych różnych bazyliszków to pełno jest w Biblii i jest tam właściwa reakcja chrześcijan na takich ludzi. Ten to oszust, czyli ksiądz Międlar, kłamie w żywe oczy katolików, że ja obrażam Matkę Jezusa, tak zwaną Matkę Boską. Nic bardziej obelżywego, to jest potwarz, którą ten człowiek robi. Wystawia sobie najlepsze świadectwo, kim jest. Jest zwykłym oszustem, zresztą jak ktoś powącha te jego działania polityczne, czy swąd, który wyziera z jego tych wypowiedzi medialnych, zaraz zobaczy swąd, a raczej smród ruskich onuc. Także to ludzie zorientowani w polityce wiedzą, ale teraz ten człowiek poszedł dalej, bo chce odciągać ludzi od prawdy Ewangelii, którą tutaj słyszą no, setkami, nawracają się setkami. Mamy tego świadectwa, codziennie dostajemy świadectwa, przyjeżdżają do nas ludzie do Lublina, tu przyjeżdża na zloty chrześcijan, przyjeżdża po 100 czy więcej osób, ludzie łakną prawdy, ludzie, Polacy dzisiaj łakną Słowa Bożego. A ten człowiek wykręca na modłę diabelską prawdę, szerzy kłamstwo i próbuje zdyskredytować mnie, byście nie słuchali tego, co mówię. Na dowód rzekomo, że ja obrażam Matkę Boską, bierze wycięty fragment, także nawet zwykły katolik może tego nie odczytać, że ja mówię właśnie o zjawach z Fatimy. O zjawie z Fatimy mówię, a nie o tej, która w Biblii jest opisana jako Maria Dziewica. Także ogromne nadużycie. No, dla wielu katolików myślę, że to jest jakieś ciężkie przeżycie, że ksiądz katolicki były, nie były, kłamie jak bura świnia. No ale taka jest rzeczywistość. Także przejdźmy teraz do objawień fatimskich w kontekście sługi Bożego Władimira. Co zapowiada ta zjawa, która się pastuszkom ukazała 100 lat temu na temat Rosji? Proszę. Czytać, tak? Tak. Relacja siostry Łucji przedstawiona w trzecim wspomnieniu z dnia 31 sierpnia 1941 roku przeznaczonym dla biskupa Leirii. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych. Nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by zażądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią,
Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. Dziękuję, no jakośmy przebrnęli, trudna sprawa, ale daliśmy radę. Tu nie będziemy wszystkich wątków tego poselstwa rzekomo dla świata przez Boga skierowanego analizować. Skupimy się na towarzyszu Putinie. Jaka tutaj jest nadzieja dla świata? Przyjście Marii, nie? Tu zobaczcie, jest bardzo to jasno powiedziane. Zaraz jeszcze. O, żeby temu zapobiec, czyli żeby to zło z Rosji się nie rozlało, żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty. No, nie jest pokazany tam jaki okres czasowy, no ale tam mają w te soboty być te komunie ofiarowane. W każdym razie ta osoba, która się tu objawiła tym pastuszkom, tu jakiejś Łucji, siostrze Łucji, mówi, że ona przyjdzie. Zobaczcie, że ona obiecuje swoje przyjście. Ci, którzy troszeczkę znają Pismo Święte, wiedzą, że właśnie takie obietnice dawał Jezus. Nie, że on powiedział, że przyjdzie tutaj. Teraz idzie przygotować miejsce nam w niebie, a potem przyjdę was wziąć do siebie. Zobaczcie, tu ktoś inny z nieba obiecuje, że przyjdzie i zaprowadzi pokój na ziemi. Nie jest to Jezus Chrystus. Nie jest to Jezus Chrystus. To ta osoba, która się objawiła tym pastuszkom, mówi, że ona przyjdzie i zrobi porządek najpierw z Rosją, a potem zaprowadzi pokój na całym świecie. No, ja tylko podaję to, co źródła katolickie sobie tam podają na ten temat. I zobaczcie jeszcze raz. Ojciec Święty, czyli papież, bo tu nie chodzi o Boga, czyli Ojciec Święty poświęci Marii Rosję, ta Rosja się nawróci do tej, która się przedstawia jako Maria, tutaj niepokalanego tam poczęcia i tak dalej, i wtedy nastanie dla świata pokój, okres pokoju. Takie jest przesłanie tej zjawy, która pokazała się pastuszkom. Oczywiście, jeśli ktoś czyta Pismo Święte, widzi, że są tam jawne sprzeczności. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, to Jezus Chrystus obiecał wrócić i ustanowić pokój. Po drugie, to nie papież decyduje o tym, co się będzie działo na świecie. To nie on poddaje narody czy zwycięża narody, to robi sam Bóg. Po trzecie, przyjście powtórne Jezusa Chrystusa będzie oznaczało nie pokój, ale miecz, ale wojnę, ale kataklizmy, ale głód, cierpienia, trzęsienia ziemi. To jest czas apokalipsy. A tutaj ta zjawa przez pastuszków, rzekomo do całego świata, obiecuje, że przyniesie pokój światu i że ten pokój będzie wtedy, kiedy papież poświęci Maryi, czy tej zjawie, która się tutaj pokazała, mówiąc precyzyjnie, bo Maria Biblii absolutnie nigdy takich żądań nie stawiała. Jedyne żądanie Marii, jeszcze raz, uczyńcie wszystko, co wam powie syn. To jest jedyne żądanie i też nie uniwersalne, tylko lokalne, ale możemy je pokazać jako postawę Marii w stosunku do Jezusa. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Zobaczcie, że katolicy już raz szkaradnie zostali na gruncie kultu maryjnego politycznie oszukani. Strasznie zostali politycznie oszukani. To, co się dzisiaj dzieje, że ludzie są rozjeżdżani podczas wypoczynku
Nie? Kiedyś to był okres bezpieczeństwa, zabawy, nabrania sił do pracy. Dzisiaj to jest strach, śmierć, zgroza, uciekanie gdzieś po plażach, tym razem Hiszpanii. To jest wszystko zasługa odejścia od państw narodowych, które były Bożym zamiarem i są Bożym zamiarem, na rzecz tworu ponadnarodowego Unii Europejskiej. A w jaki sposób katolicy zostali zwiedzeni do Unii Europejskiej? Większość mieszkańców Europy to katolicy. Większość mieszkańców Europy to katolicy. Czyli żeby do tego diabolicznego przedsięwzięcia, jakim jest Unia Europejska, ich zagonić, trzeba było to jak zrobić? Ano po katolicku. Jak to zrobiono? Unia Europejska to jest przecież szczególna emanacja troski Maryi. Jej płaszcz z 12 gwiazdami, to kolor niebieski, gwiazdy, to przecież są symbole maryjne. To powiedziano prostym katolikom. I oni, aha, czyli Maria chce Unii Europejskiej. No jak Maria jest na sztandarze Unii Europejskiej, no to my za Marią, czy za Maryją, bo tak bardziej katolicy mówią, my za Maryją równo szagom poszli. I rzeczywiście, narody Europy dzisiaj są w niewoli diabolicznych ludzi, których nikt nie wybrał i których nikt nie może odwołać. To tylko protestancka Wielka Brytania mówi, cmoknijcie nas, wiecie gdzie, i odpływa od tego szamba. A reszta Europy zostaje w szambie. Jest z tego kłopot. Jest z tego straszny kłopot. Zobaczcie, że zostało to zrobione. Wam, katolikom, mówiono, że Unia Europejska ma chrześcijańskie, czyli maryjne korzenie. To nie ja wymyśliłem. Sprawdźcie to sobie. Nawet Wikipedia o tym pisze. I zobaczcie, teraz druga odsłona diabolicznego dramatu się szykuje. Teraz mamy uwierzyć, że Rosja Putina razem z cerkwią Putina to będzie nawrócona do niepokalanej Rosja z przepowiedni fatimskich. Nad tym pracuje Belzebub zarówno w Watykanie, jak i jego psubrat, czy diablobrat, tak by trzeba powiedzieć, na Kremlu. Obaj działają w tym samym kierunku. Franciszek rozmiękcza was, katolicy, rzekomymi objawieniami od Boga, właśnie tymi fatimskimi, że to jest teraz plan Boga objawiony przez Maryję w Fatimie, że Rosja się nawróci do Marii i to papież, Ojciec Święty tego dokona, a jednocześnie na Kremlu KGB założyło już sobie cerkiew. Szefem tego jest Cyryl, były oficer KGB, znaczy jaki tam były, no. Obecny, no to tam nie ma żadnych byłych, no nie wierzmy w takie bzdury. Szefem cerkwi moskiewskiej jest oficer KGB. Cyryl, dali mu takie imię. I teraz cerkiew prawosławna, która była zawsze, znaczy zawsze od 1000 lat, od czasu schizmy w opozycji do Watykanu. Tam nawzajem się obrzucili ekskomunikami, od Belzebubów wyzwali, no i jakoś ten świat funkcjonował. Teraz Putin na siłę zmusza cerkiew prawosławną do ekumenizmu z Rzymem. Bo Putin przygotował już dla prawosławia moskiewskiego nowy katechizm. To możecie też sobie sprawdzić, drodzy katolicy. I w tym katechizmie pisze, że ekumenizm to jest wola Boga. I każdy, kto się będzie sprzeciwiał w prawosławiu ekumenizmowi z Kościołem Watykańskim, z Kościołem Rzymskim, będzie podlegał karom kościelnym. Znaczy, może być ekskomunikowany, czyli uznany za potępionego wręcz, bo tak niestety te kary w katolicyzmie i w prawosławiu oznaczają. Ekskomunikowany, wykluczony z Kościoła ku potępieniu. Także takie kary już Putin, zobaczcie, grozi. Czyli już nie Sybir, już nie strzał w tył głowy, ale dzisiejsi komuniści grożą prawosławnym ekskomuniką. Zobaczcie, postęp jakiś jest. Bo
lżejsza kara, zgodzicie się, nie? Strzał w tył głowy, no mimo wszystko trochę poważniejsza sprawa niż kucypały Putina na gruncie religijnym. Jakbyście nie wierzyli, wpiszcie sobie w internecie ikony z Putinem. Zobaczycie, że on już jest teraz w ikonostasie cerkwi moskiewskiej. I Putin, a i nie tylko Putin, bo towarzysz Stalin też. Towarzysz Stalin też. Oczywiście z drugiej strony mamy komunistę, tego Franciszka, który pochodzi z innego komunistycznego obszaru, czyli z katolickiej Ameryki Łacińskiej, czyli katolickiej, z Argentyny, teologia wyzwolenia, czyli komunizm przebrany w ornat, jak to się można by tak powiedzieć. Ten człowiek bez żadnego przypału mówi komunistom chińskim i rosyjskim, że podziwia ich od swojego dzieciństwa, że komunizm chiński to jest najwyższa forma rozwoju ludzkości, dlatego teraz będzie wzorem dla całego świata. Tak, tak, to są oficjalne wypowiedzi najwyższych przedstawicieli waszego papieża Franciszka. Tak, to jest prawda. Dlatego kardynał amerykański Burke mówi, to co widzę, co się dzieje w Watykanie, przypomina mi, boję się, że to jesteśmy tuż u drzwi, czasy ostateczne. To katolicki kardynał już to widzi. Najwyższy czas, żebyś ty, katoliku, też to zobaczył, bo inaczej wylądujesz z ręką w nocniku. Jeśli dzisiaj nie schronisz się do nowej arki, jaką jest Jezus Chrystus, by uratować się przed nadchodzącym czasem gniewu Bożego. Ćwiczenia na temat zwodzenia ludzkości w Europie zawsze odbywały się, czy w ostatnim czasie odbywały się w Polsce. Dzisiaj już wiemy, że tak zwane wydarzenia roku 80, które papież Jan Paweł II rzekomo sprowadził nam tu Ducha Świętego, bo na placu w Warszawie parę lat wcześniej powiedział, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, czyli niech przyjdzie Duch Święty i zrobi tu porządek. W rzeczywistości porządek zrobił Kiszczak z Jaruzelskim. Wszystko to była jedna wielka ustawka. Tak, Polacy spontanicznie chcieli wolności, taki mamy naród. Taką mamy genetyczną cechę, że chcemy wolności. Cieszymy się z tego, ale zostało to szkaradnie, paskudnie wykorzystane przez komunistów i ich różnych pomagierów, także z państw zachodniej Europy, żeby przeprowadzić Polaków z komunizmu w wydaniu tym takim breżniewowskim, siermiężnym do nowoczesnego komunizmu, na którego czele stanął już dzisiaj towarzysz Putin, a pomagają mu towarzysze chińscy. No dokładnie sponsorują go, bo on dawno byłby już bankrutem. Wiemy już, że Polska była wtedy poligonem doświadczalnym. Najpierw w Polsce przeprowadzono tę operację pokojowego przejścia od komunizmu rzekomo do wolnego, demokratycznego społeczeństwa. Okazało się, że nie było to żadne przejście do wolności, że dzisiaj dalej mamy komunizm, nic się nie zmieniło, ci sami ludzie rządzą. Ale zobaczcie, oczywiście w innych demoludach zaraz poszło to, jak w Polsce się to udało, rozlało się to na całe demoludy i ten plan, o którym Władimir Bukowski mówi, konwergencji, czyli połączenia komunistów moskiewskich z komunistami, lewakami zachodniej Europy się praktycznie powiódł. Jedynie stoi temu na przeszkodzie dzisiaj Ameryka i Donald Trump. Dlatego tak wszystkie siły na pokład są wezwane, żeby zniszczyć Amerykę, zniszczyć tą tradycyjną Amerykę, odwołać Trumpa i różne tam takie rzeczy, ale w to nie wchodzimy. Pozostajemy na tym o podwórku polskim. Zobaczcie, że zbrodniarz komunistyczny, taki, który też mordował Żydów, bo są świadectwa, że towarzysz Jaruzelski mordował Żydów dla zdobycia korzyści majątkowych, kiedy wraz z armią sowiecką wkraczał na Lubelszczyznę w okolicach Włodawy i Chełma. Są świadkowie, że mordowano Żydów i odzierano ich z ostatnich kosztowności. Potem w latach 60., kiedy kolejna była czystka antyżydowska, to przecież Jaruzelski był jednym z prekursorów tej czystki i on usuwał z armii oficerów żydowskiego pochodzenia. Oczywiście nie tylko przeciwko Żydom zbrodnie popełniał, ale przede wszystkim przeciwko narodowi polskiemu. To za jego zgodą strzelano do
robotników, zarówno na wybrzeżu w roku 70, jak też w czasie stanu wojennego. I ten zbrodniarz, zobaczcie, jak był traktowany przez papiestwo. Czy jest przywódca w Europie, który częściej odwiedził papieża, miał z nim spotkania i audiencje, niż właśnie ten zbrodniarz mordujący Żydów i Polaków, Jaruzelski? Czy jest jakiś przywódca, który miał częściej wizyty i osobiste spotkania z papieżem? Chyba nie ma. A koniec życia tego zbrodniarza. Czy rzeczywiście Kościół powiedział, tak, to był zbrodniarz? Nie. Kościół powiedział o tym mordercy Żydów i Polaków, sługa Boży Wojciech, i został z całą pompą katolicką pochowany jako wierny katolik, sługa Boży Wojciech. To są małe ćwiczenia. Zaraz potem mógłbym powiedzieć o hołdzie, jaki złożyli biskupi katoliccy polscy właśnie cerkwi KGB w 2012 roku. Wszyscy jak jeden mąż, na polecenie czy za wiedzą Watykanu. Przecież nie zrobili tego wbrew Watykanowi, bo byłaby schizma. Nie? Zrobili to na życzenie Watykanu. Potem już było spotkanie papieża Franciszka w Hawanie, w komunistycznej Hawanie. Pamiętacie, co papież o tym powiedział? Spotkaliśmy się na neutralnym gruncie. Hawana to neutralny grunt dla papieża Franciszka. No, dla Che Guevary też. Tam się chronił, jak mu skopali tyłek gdzieś tam na kontynencie. Chodził na leczenia i różne tam inne rzeczy. Wtedy papież Franciszek, obejmując się z oficerem KGB, o, dziękuję bardzo, wypowiadał wielkie słowa. Wypowiadał najwspanialsze słowa, jak dziecko cieszył się i podskakiwał. A prymas Polski mówił o tym oficerze KGB, że to jest mąż opatrznościowy dla świata. Nie dla Rosji, nie dla Polski. To jest mąż, Glemp tak mówił o tym oficerze KGB. To jest mąż opatrznościowy dla świata. To jest wszystko przygotowanie, by ta pseudotajemnica fatimska niebawem się wypełniła. Przygotowania idą pełną parą. Emisariusze Watykanu cały czas rezydują albo w komunistycznych Chinach, albo w Moskwie. To jest sprawa najbliższych, najwyżej kilku lat, a może już i miesięcy, kiedy papież wybierze się na Kreml i będzie tam jakaś chucpa, która katolikom powie, że to właśnie wypełniła się wola Boga objawiona przez tę zjawę w Fatimie. I że Rosja właśnie przez to, że przyjmie papieża, została oddana Maryi. Wypełniła się ta tajemnica i teraz przyjdzie pokój. Najgorszą rzeczą, kiedy narodom grozi wojna, jest upewnienie ich, że grozi im pokój. To właśnie tak załatwiono Polskę w 1939 roku. Wiedzieliśmy, że Niemcy się zbroją. Wiedzieliśmy, że będzie wojna na Zachodzie. Ale co polskie dowództwo myślało o ryzyku wojny na Wschodzie? Nie ma żadnego. Rosja jest nieprzygotowana do wojny. Stalin zrobił czystki w armii i przez najbliższe lata Rosja nie jest zdolna do żadnych ofensywnych działań bojowych. W to wierzyło polskie dowództwo, zostawiając Polaków na kresach, na łup armii barbarzyńców, diabelskiej armii czerwonej. A Rosja nie tylko, że była zdolna do wojny z nami, była zdolna do dwóch wojen, bo zaraz zaatakowała Finlandię, a potem była zdolna do wojny światowej. Na małym przykładzie widać, jak tragiczne w skutkach jest powiedzenie narodom, które mają się przygotować do wojny, powiedzenie, że nie zagraża im wojna, a mają się spodziewać pokoju. To właśnie dzisiaj wam mówi Watykan. To kłamstwo właśnie mówi wam ta zjawa przedstawiana jako Matka Boska z
Fatimy. Sami rozsądźcie, czy chcecie kochać Boga i słuchać tylko Jego słowa, nic do Niego nie dodawać, ani nic do Niego nie ujmować. Czy też chcecie pójść za fałszywymi objawieniami, za fałszywymi nadziejami, za fałszywym pokojem. Tu się okaże skłonność waszego serca. Czy kochacie Boga i chcecie poznać Jego prawdę, czy też kochacie diabła? Czy są pytania do dzisiejszego tematu? Najpierw im poświęcimy kilka chwil, a jeśli je wyczerpiemy, zwrócimy się do waszych pytań ogólnych. To znaczy tak, bezpośrednio do dzisiejszego tematu nie ma, są pytania dzisiaj zadane, ale są pytania jeszcze starsze na temat Maryi właśnie, więc może... Dobrze, no to jedźmy. Chodzi o ten cytat z Księgi Rodzaju, bodajże 3 rozdziału. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastem, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona zmierzy ci głowę, a ty zmierzysz mu piętę. I pytanie brzmi, czyli nieprzyjaźń pomiędzy kim i niewiasta, czy jej potomstwo, jakiej niewiasty? Co to znaczy zmierzenie głowy i pięty? Apostoł Paweł mówi, że chodzi tu o potomka niewiasty i oczywiście jest nim Jezus Chrystus. Ta wojna nie będzie pomiędzy Maryją a diabłem, tylko między zrodzonym z niewiasty, tylko z niewiasty. To jest właśnie cud, to jest niepokalane poczęcie. Normalnie każdy człowiek przychodzi na świat w wyniku połączenia komórki jajowej żeńskiej i komórki plemnikowej męskiej. Jezus przyszedł na świat tylko z komórki jajowej. To jest cud. To jest cud, właśnie znak, który został dany światu, że oto przyszedł ktoś szczególny. Zniszczenie głowy oznacza pokonanie szatana. Czytałem to w liście do Tesaloniczan, kiedy szatan przyjdzie na ziemię, reakcja Jezusa jest następująca. A wtedy, to jest list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 8. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Także tu nawet żadnej bitwy nie będzie. To, jak to się mówi, jeden pierd wystarczy, żeby zdmuchnąć to całe truchło diabelskie. Także to znaczy zmiażdżenie głowy, zniszczenie, ale ten proces nie obędzie się bez ofiary. Bez ofiary po stronie Jezusa Chrystusa. O tej ofierze mówiłem na początku. To jest ofiara złożona za ciebie i za mnie na krzyżu Golgoty. Może ktoś chciałby coś dodać? Tu mam mędrców różnych, z różnych stron świata i z różnych kościołów. O, nie przelewki. Piotr, coś się szykuje, proszę. O, już. Włączony. To można jeszcze dodać, że ta egzekucja na krzyżu prawdopodobnie przebiegała w ten sposób, że nogi były przybijane do tej pionowej belki właśnie przez piętę, nie tak to, jak to się pokazuje na krucyfiksach przez stopy, tylko przez piętę przechodził ten gwóźdź. Czyli wręcz dosłownie zostało to proroctwo, praktycznie pierwsze proroctwo dotyczące Mesjasza. Zobaczcie, tuż po upadku, to jeszcze w ogrodzie Eden się rozgrywa. Już tam Bóg, mając na myśli ciebie i mnie, znając nas po imieniu, zapowiedział, to, że Jezus Chrystus umrze za nasze grzechy, abyśmy mogli być uratowani, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Następne pytanie. Pytanie brzmi, a co jeśli nie rozpoznamy Jezusa Chrystusa, jeśli zejdzie na ziemię? Tak, trochę dziwne. No to jest dość proste pytanie. Moje owce znają mój głos, moje owce mnie rozpoznają. Jeśli dzisiaj przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, a On stoi u drzwi twojego serca, ty nie musisz Go szukać. Nie tak jak w tych objawieniach, o których czytałem z Księgi Ewangelii Mateusza. Oto tam Chrystus, oto tam gdzieś leć. Nie! Jezus jest dzisiaj w twoim domu koło ciebie. Stoi u drzwi twojego serca i chce wejść. Mówię do niewierzących jeszcze.
Jeśli dzisiaj otworzysz mu drzwi, on zamieszka w twoim życiu, w twoim sercu, zostanie z tobą na wieki. Nikt nigdy nie oddzieli cię od niego. A kiedy przyjdzie, on cię znajdzie, a ty go rozpoznasz, bo będziesz już jego owcą. Nie ma obawy. Następne pytanie. No takie też oczywiste. Wiesław Chojnacki pyta, dlaczego na warsztatach biblijnych tyle polityki? Zdecydowanie za mało. Będzie więcej. Następne pytanie. A, jest i dalej podobno. Tak, tak. Słucham? Czy mam odpowiedzieć na jakieś pytanie? Nie, bo tam po prostu był ciąg dalszy tego pytania. A, to jakiś komentarz, tak? Czy Ewangelia powinna być głoszona w duchu? Nie, bo on ma problem. Dlaczego na przykład tyle polityki, ciąg ataków na Kościół katolicki? Czy Ewangelia powinna być głoszona w duchu miłości, czy nienawiści i ataków? Przeczytaj sobie, jak tam imię, drogi Wiesławie, 23 rozdział Ewangelii Mateusza, a potem przemyśl to swoje pytanie. Jeszcze jedno ze starszych pytań. Jak rozumieć słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 9 werset? Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. To jest oczywiście szerszy fragment. To jest koniec przypowieści o nieuczciwym zarządcy. Tak jest tytułowany. Zdaje się, dobrze pamiętam. Sprawdźcie mnie. Zawsze trzeba sprawdzać to, co mówię, bo często mówię z pamięci, a pamięć ludzka, jak wiecie, jest zawodna. Także proszę o koreferencję, czy rzeczywiście ten fragment jest zakończeniem tej przypowieści. Zanim przejdę dalej, słucham? Tak. Tak, no to jeszcze tam coś nie jest tak najgorzej. Masło tak delikatnie i tak dalej. Jest tu opisana historia, kiedy człowiek dostaje od swojego pana wypowiedzenie. Jest już starym człowiekiem i mówi, co ja teraz pocznę? Już nikt mnie do roboty nie przyjmie. Co mam zrobić? I kombinuje i mówi, tak zrobię. Zawołam dłużników mojego pana. Ile jesteś winien? 100 beczek tam oliwy. Pisz 50. Ty ile worków jesteś zboża winien? 30. Pisz 10. I tak dalej. Szybko tak zrobił i liczył, że kiedy wyrzucą go z roboty, to on zyska jakiś przytułek u tych ludzi, którym no, zmniejszył długi. To można o podatkach by ciekawe rzeczy. Pozwól Piotrze, ten, który to, gdzie to jest ten fragment? 16? Tu. Przeczytam wam podsumowanie tego. I pochwalił pan, bo pan się dowiedział o tym, i pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. Zobaczcie, tu są dwie rzeczy. Nieuczciwie i przebiegle. Za co go pochwalił? Za co go pochwalił? Czy za nieuczciwość? Nie. Za przebiegłość. To znaczy, że on uruchomił twórcze myślenie, jak rozwiązać beznadziejną sytuację. Tu tylko taką lekcję mamy, nie pochwała nieuczciwości, ale pochwała twórczego myślenia, czyli przebiegłości. I dalej kontynuuje. Synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. To jest wstęp do tego wersetu, który jest zacytowany w pytaniu. Ja go rozumiem następująco. W sprawach finansowych ludzie tego świata lepiej kombinują, jak sobie zabezpieczyć przyszłość, jak sobie emeryturę, jak skarby, wiecie, na starość sobie załatwić i tak dalej, niż wy, synowie królestwa. Bo co Jezus powiedział? Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Co powiedział o rdzy? Nie gromadźcie sobie skarbów tu na ziemi, nie? Gdzie mól, gdzie złodziej, gdzie rdza, tylko gromadźcie sobie skarby w niebie. I w tym kontekście należy czytać teraz ten werset. Zyskujcie przyjaciół mamoną, czyli przeznaczajcie mamonę, czyli dobra materialne,
na właściwe cele, dokładnie na Boże cele. Tamci umieją swoją przyszłość, mówię niewierzący, dużo lepiej realizują swoją przyszłość, zabezpieczają, niż wy się staracie o nagrodę w niebie, bo jak głupi gromadzicie skarby na ziemi, które umieracie i nic z tego nie zostaje, tylko kupa złota, czy tam ileś set tysięcy, czy czegoś takiego, czy trzy domy zbudowane, a mogliście te pieniądze poświęcić na budowanie Królestwa Bożego, to byście wtedy zrobili dobrą inwestycję. A tak, kto to zbierze? Kto to pozbiera, te wasze majątki? Na co to się komu, a na co to się wam przede wszystkim przyda? To chciałby może coś dołożyć. To proszę bardzo. Jeśli nie, to następne pytanie. Dzisiaj chciałem, żeby szczególnie dużo waszych pytań zostało tu zadanych, ponieważ obiecaliśmy ten Hyde Park. No to jedźmy. Jeszcze następne za chwilę pytanie. Oddam głos tu na sali. To dopiero będzie jazda. Następne pytanie pyta kot Krzesiek. Dlaczego Putin zdelegalizował świadków Jehowy? Czy oni są bliżej Boga? Putin zdelegalizował świadków Jehowy dokładnie w tym samym celu, co Facebook i Twitter zablokował tych białych rasistów. Kogoś trzeba wybrać, jakąś grupę mającą najsłabsze notowania w społeczeństwie. I na niej trzeba przetestować terror. Przetestowano terror na świadkach Jehowy. Facebook jednocześnie i Twitter testuje terror na tych właśnie prawicowych jakichś ekstremistach. Myślicie, że po co? Żeby zlikwidować świadków Jehowy? Ileś dziesiąt lat sobie w tej Rosji tam siedzą i nic złego się nie stało ani Putinowi, ani nikomu. Oczywiście za wyjątkiem zwodzenia prowadzą ludzie tak do piekła tak samo jak Kościół rzymskokatolicki, bo zbawienie u świadków Jehowy, podobnie jak w katolicyzmie, jest przez członkostwo w organizacji i wypełniania jej nakazów, czyli tam chodzenia po domach i różnych takich rzeczach. Zobaczcie sobie to zdaje się, w czerwonej książeczce, też nomen omen, czerwoną książeczkę. Mam taką czerwoną książeczkę od świadków Jehowy, także pozakreślane mogę wam to pokazać, żeby nie być gołosłownym. Oni państwu rosyjskiemu absolutnie nie zagrażali, ale mają niskie notowania społeczne i bardzo łatwo na nich można przeprowadzić ogólnonarodową, ogólnopaństwową operację terroru. Zabrano im własność, zakazano im nauczania, zakazano im spotykania się i tak dalej. Teraz wiecie, co będzie dalej. Teraz będzie pokój, teraz przyjedzie Franciszek, teraz tylko nowa cerkiew ekumeniczna będzie mogła rządzić w Rosji. To jest wstęp do jednej światowej religii. Ktoś chce coś dodać? Albo ująć? Nie, no bo od moich słów można odejmować. Mogłem gdzieś przesadzić. Teraz świadkowie Jehowy mają niebieską książeczkę. Niedawno ją wprowadzili. O nie, nie. Ja mam starą czerwoną i mam nową niebieską, ale ona jest rozwinięciem starej. Czytałeś dokładnie? No bo teraz jest moda, wiesz, na Unię Europejską to mają nowe okładki. Może, że w tym pytaniu troszkę chodziło o to, że człowiek jest niezaniepokojony tym, że taki złak jak Putin prześladuje grupy religijne inne niż chrześcijan. No to pewnie raczej nie jest nic niezwykłego. I chrześcijan też przecież prześladuje. Wydalani są misjonarze chrześcijańscy. Policja wchodzi na tak zwane nielegalne spotkania. Jak ktoś się umówi na studium Biblii, to tak jak ty się umawiasz przez Skype'a, to chyba jakaś internetowa policja wkroczy niedługo tutaj, w pięciu się was zbierze. To będzie nielegalna działalność religijna, wywrotowa. Także to o to chodzi. Tak, rzeczywiście. Muszę uważać. Tomku, czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Tak, oczywiście. Arkadiusz pyta. W Biblii jest mowa o wężowym plemieniu. Odnalazłem takie zapisy w kilku miejscach. Prosiłbym o rozwinięcie i wyjaśnienie o co, kogo chodzi. Czy może to być odniesienie do Reptilian lub... I tego nie przeczytam już? Nie no, ja prosiłem o poważne pytania. Tu jakieś kucypały lecą, widzę.
Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, no bo ona jest poważna, zresztą nie będę się zajmował, wybaczcie, musimy trzymać jakiś pion. Także proszę nas o takie głupoty nie pytajcie. Plemię żmijowe w moim rozumieniu oznacza dzieci diabła. To Jezus mówił do tych Żydów, którzy go odrzucili. Jezus przyszedł na ziemię. Bóg przyszedł do swojej własności, do narodu wybranego. Część Żydów, przecież apostołowie, przecież Maria to Żydzi czy Żydówka, część Żydów poszła za nim, ale większość żydowskiego społeczeństwa, zarówno prości Żydzi, którzy krzyczeli ukrzyżuj go, jak też elita żydowska, która wydała go Rzymianom na ukrzyżowanie, odrzucili Jezusa Chrystusa i Jezus rozmawiając z nimi mówił, wy jesteście dziećmi diabła. Plemię żmijowe, rozumiem, że chodzi tu o zestawienie tego, że kusząc Ewę, diabeł przyjął postać węża. Następne pytanie. Tym razem pyta Kazik z kodu, taki nick. Pytanie do pastora. W jakim sensie przenośna symbolika są słowa Jezusa, że zwyciężył szatana? Czemu szatan działa, skoro został pokonany? Na czym polega to zwycięstwo Jezusa? Być może to jest jakieś stare pytanie, rozumiem. Dzisiaj to tłumaczyłem. Ostateczne pokonanie szatana będzie wtedy, kiedy on ostatecznie objawi swój plan dla ludzkości. Będzie taki czas, że Bóg zabierze swój Kościół. To jest już jakaś niedaleka przyszłość, że chrześcijanie znikną z ziemi. To jest opisane w liście do Koryntian w pierwszym, jak też i w drugim liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan, czwarty rozdział. Możecie to sobie szczegółowo tam zobaczyć. Jest to opisane jako porwanie Kościoła, że wtedy ci, którzy umarli, chrześcijanie, dostaną nowe ciała, nastąpi zmartwychwstanie wierzących w Chrystusa, którzy wcześniej umarli, i przemienienie ciał wszystkich żyjących wtedy chrześcijan, to jest marzenie wszystkich chrześcijan, żeby właśnie dożyć tego momentu, wtedy nasze te fizyczne, ziemskie ciała zostaną przemienione w ciała podobne do ciała Jezusa Chrystusa i wszyscy razem zostaniemy porwani na spotkanie Jezusa, który wtedy przyjdzie w obłokach, nie przyjdzie jeszcze na ziemię, tylko przyjdzie w obłokach, żeby zabrać swój Kościół. Taką nadzieją żyją chrześcijanie, taką nadzieją kończy się Księga Apokalipsy, gdzie Kościół wierny Jezusowi woła, przyjdź Panie Jezu. I wtedy nastąpi krótki czas, gdzie marzenie wszelkich ateistów, lewaków, komunistów się spełni. Będzie świat bez Boga. Bóg chce pokazać ludzkości, jak będzie wyglądało jej szczęście, kiedy rządził tu będzie nie Bóg, ale szatan. To się nazywa czas ucisku, właśnie czas apokalipsy, gdzie Bóg pozwala szatanowi przez chwilę rządzić światem. To będzie krótka chwila, ale ogrom zniszczeń i morderstw, ogrom zła, jakie dotknie świat, przerasta wszelkie wyobrażenie i nazywa się to wręcz tak z takim pewnym strachem czas apokalipsy. Czas apokalipsy to właśnie będzie rząd jednej antybożej, diabolicznej, czyli antychrześcijańskiej religii, jednej światowej antybożej religii, która uczci antymesjasza. Chrześcijaństwo czci Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Nowa religia światowa ze stolicą w Rzymie, 17 rozdział Księgi Objawienia, to jest ogólnoświatowa religia zwodząca wszystkich mieszkańców ziemi, która uczci antymesjasza, czyli antychrysta, który objawi się jako przywódca rządu światowego i podbije cały świat w niewolę. To jest przyszłość, do którego już dzisiaj technologia jest gotowa. Profesor Zybertowicz w książce Samobójstwo oświecenia przedstawił dokładnie taką wizję. Do tej pory można było uciekać, można było zawsze udawać. Największy tyran miał zawsze problem. Czy ci jego najbliżsi słudzy nie kombinują czasem spisku i tak dalej. Historia Stalina, Berii, to wszystko pokazuje. Nie? Teraz w momencie kontroli twojego umysłu
że będziesz tak jak drukarka peryferyjnym urządzeniem jakiegoś informatycznego, ogólnoświatowego systemu. Dzisiaj jesteś podłączony przez komórkę, a potem będziesz przez chipa podłączony na czole albo na ręku. Wtedy twoje myśli będą kontrolowane. Wtedy nastąpi, i to pisze o tym profesor Zybertowicz, podglebie możliwość, że ten terror, który nastąpi wraz z postępem elektroniki, informatyki, będzie terrorem, którego już nie będziemy mogli zatrzymać. Zobaczcie, socjolog doschodzi do tego samego opisu, który Bóg 2000 lat temu dał swoim apostołom właśnie w Księdze Apokalipsy. I wtedy właśnie, kiedy szatan będzie myślał, że triumfuje, że cała ziemia jest jego, to, co miało być Chrystusa, należy do Antychrysta. Wtedy, i tu cytuję fragment z drugiego listu do Tesaloniczan, który już czytałem, ale jeszcze raz przeczytam, bo sprawia mi dużą radość. A wtedy, to jest drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 8. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. To jest dopiero zapowiedź. Szatan już jest pokonany, bo Jezus złożył ofiarę i czasy ostateczne już tykają, można tak powiedzieć. Już żyjemy w czasach ostatecznych. Koniec będzie, ale jeszcze nie nastąpił. Jest pewny. To wszystko się rozegra, ale my znamy z Biblii happy end. Oczywiście nie dla wszystkich, dlatego mówimy, dzisiaj się uratuj. Bo nie wiesz kiedy. Jak złodziej w nocy, to może i tej nocy się stać dla ciebie. I dla całego świata. Bo jeśli umrzesz, to już nie będziesz miał możliwości zdecydować o swoim zbawieniu. To już koniec. A jeśli dziś w nocy Jezus porwie swój Kościół, czas łaski się skończy. Dla ciebie i dla wszystkich. Nie zwlekaj. Kilka razy powtórzyło się pytanie o to samo, czyli o to, czy można się modlić do Ducha Świętego. I ktoś pyta takie, tak, skoro Bóg występuje w trzech osobach, to czy można się modlić również do Ducha Świętego? Ciocia, oczywiście katoliczka, powiedziała, że modli się do Boga za pośrednictwem Ducha Świętego. Czy ma to znaczenie, do kogo się modlimy? Do Jezusa, Boga czy Ducha Świętego, czy to jest obojętne? Myślę, że nie ma grzechu w tym, jeśli ktoś zwróci się do Ducha Jezusa Chrystusa, bo Duch Święty to jest Duch Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział, ja odchodzę, a teraz innego pocieszyciela dam wam. Innego oznacza tego samego rodzaju, ale innego co do sztuki, co do osoby, jak gdyby. Nie? Tam jest dwa greckie słowa, allos i heteros. Allos, o ile dobrze pamiętam, znaczy inny, ale innego rodzaju. Nie, czekaj, nie, odwrotnie. Heteros, tak. Hetera to zła kobita była. Nie? Tak, heteros oznacza inny, ale innego rodzaju. Czyli na przykład zamiast samochodu dam ci cukierka, dziecku mówisz. Dam ci inne pocieszenie. O, teraz masz samochodzik, o, zepsuł się, odpadło, a masz teraz loda czy cukierka. To jest coś innego, ale innego rodzaju. To jest całkiem inna rzeczywistość, nie? Albo pieska ci kupię, bo ci świnka morska zdechła i tak dalej. No różne tam są formy. A tutaj w tym tekście, kiedy Jezus mówi o tym, że da swojemu Kościołowi, da wierzącym w Niego innego pocieszyciela, używa słowa allos, które oznacza, że to jest inne co do osoby, w przypadku rzeczy byłoby co do sztuki, ale inne tego samego rodzaju, tak jakby na samochodzikach, no to dam ci inny samochodzik, nie? Ten się zepsuł, ale taki sam, tylko że inny. Podobnie jest, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Jest to osobowy Bóg, Duch Święty. Czyli jak ktoś się zwraca do Ducha Świętego, nie ma w tym grzechu czy jakiejś tam nieprawidłowości, choć prawdą jest, że wzór modlitwy biblijnej to jest albo do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, albo do samego Jezusa Chrystusa. Ktoś by chciał coś dodać? Mam pytanie, czy myślisz, że ma tutaj znaczenie właśnie takie proporcje w piśmie, że najwięcej modlitw jest rzeczywiście do
do Boga Ojca, są modlitwy do Jezusa zapisane, a do Ducha Świętego nie przypominam sobie. Znaczy, proszę, a gdzie? Tomek, gdzie? Coś macie? To jest modlitwa, czy może ją chrześcijanin stosować? Chciałabym znać źródło tej modlitwy. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. To nie przypominam sobie. To nie jest Biblii. To nie jest biblijne, to jest jakaś, no, jakiś pomysł pewnie jakiegoś tam teologa czy zakonnika katolickiego. Pawle, dokończyłeś pytanie? To znaczy, bo chciałem właśnie, może tylko zanim odpowiesz, to może już mam mikrofon. Ogólnie modlitwa do Boga, myślę, że za tym pytaniem może się kryć też coś takiego, co oglądamy dzisiaj w charyzmatycznych ruchach, że tam ta jakaś równowaga w Biblii, czy te proporcje biblijne są zaburzone i to znacznie. I wydaje mi się, że nie rozmawiałem zbyt często z takimi ludźmi, charyzmatykami, ale myślę, że wielu z nich zakłada, że modlitwa do Ducha Świętego jest jakąś ważniejszą lub nawet bardziej skuteczną modlitwą niż ta do na przykład Jezusa albo do Boga Ojca. I to już jest, to już zakrawa na śmieszność, bo Bóg jest jeden, więc no. O Duchu Świętym mamy jasno stwierdzone, że to On modli się za nami. Że On, to w 8 rozdziale listu do Rzymian, że On wstawia się tam, gdzie my nie wiemy, o co się modlić, to wtedy Duch Święty wstawia się w niewysłowionych westchnieniach. Duch Jezusa Chrystusa wstawia się za nami. Także myślę, że lepszym wzorem, czy lepszym rodzajem postępowania jest pilnować tego mniej więcej wzoru biblijnego. W kościołach zielonoświątkowych, czy charyzmatycznych wspólnotach katolickich zdarzają się takie modlitwy: przyjdź Duchu Święty. Sam byłem świadkiem wielokrotnie, to jest absolutnie fałszywa, niebiblijna modlitwa. Duch Święty już przyszedł na ziemię. Nie można wołać kogoś, który już przyszedł. On już jest. Nie? Także on działa zarówno w niewierzących, przekonuje świat, czyli niewierzący świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To jest 16 rozdział Ewangelii Jana, zdaje mi się, że 8 werset, można sobie to sprawdzić. A w sercach wierzących już mieszka Duch Święty, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi to w liście do Koryntian. Także mówienie przyjdź Duchu Święty jest herezją i warto byście o tym pamiętali. Na pewno taka modlitwa do Ducha Świętego jest fałszywa, niebiblijna i obraża Boga Ducha Świętego. Następne pytanie. To kolejne pytanie Kazika z Kodu. Pytanie do pastora. Czy Jezus, jak przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, to pozbył się bóstwa, czy cały czas był Bogiem, mimo że i człowiekiem? Jak to rozumieć? Czy Bóg może się tak zmieniać? Dobrze, Kazik, tam sobie, że kombinujesz, zadajesz takie pytania, widać, że coś tam myślisz. To rzadkie jest na Kodzie. Może ty tylko udajesz, że jesteś z Kodu. Niech ci tam będzie. Pytanie jest rzeczywiście zasadne. Wielu teologów chrześcijańskich głowiło się nad tym problemem. Różne herezje z tego wynikały, albo że stwierdzili, że Jezus jest tylko człowiekiem, albo że jest tylko Bogiem i w ogóle nie miał ciała, czyli na przykład nie mógł doświadczać autentycznie pokus, albo nie mógł doświadczać bólu i cierpienia na Golgocie. Nie? No bo tak przyjęcie takiego założenia, że nie miał fizycznego ciała, tym skutkowało. Myślę, że no, prawidłowa odpowiedź jest taka, że Bóg przyjął ciało człowieka, czyli cały czas był Bogiem. Nie zmieniła się też jego tożsamość w tym sensie, ani się jego możliwości nie zmieniły, czyli nie przestał być Jezus wszechwiedzący, nie przestał być wszechobecny. Ktoś zaraz powie, no zaraz, ale był w jednym miejscu, a przecież nie wiedział, kiedy ten dzień, o którym mówimy, końca świata nastąpi. W liście do Filipian mamy tę tajemnicę rozwiązaną. Zobaczcie, otwórzmy sobie list do Filipian teraz. To jest 2 rozdział, 6 werset. Tak. Dzięki.
drugi rozdział, przeczytam od 5 wersetu, żebyście zobaczyli kontekst. Tu jest wezwanie do chrześcijan, czyli uczniów Jezusa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej. Tu nie jest, że wiecie, w postaci Bożej to nie znaczy, że zdawał się wyglądać jak Bóg. Tylko można powiedzieć, był w tożsamości Bożej. Był Bogiem, można powiedzieć dokładnie. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, czyli był, ale się nie upierał, tu chodzi o Boga Ojca, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Tu dokładnie to uniżył samego siebie, to jest, można powiedzieć, albo jak gdyby odstawił na bok swoje atrybuty. Czyli on je ma, ale z nich nie korzysta. One są jego, czyli Jezus jest dalej, będąc na ziemi, w ciele fizycznym, dalej był w pełni Bogiem, ale odstawił na bok, powiedział, ja z tego nie korzystam. To tak jak niekiedy na pojedynkach jest, nie? Że czy na walce, na przykład komuś ręka, przeciwnikowi ręka szwankuje, nie? A powiedzmy, że walczą dwoma. No to, żeby zachować się fair, to ten drugi zawodnik tę rękę, którą ma, chowa za plecy i walczy już tylko tę jedną ręką, żeby wyrównać szansę tamtemu, nie? To właśnie chrześcijański pojedynek tak wyglądał, nie? On ma dalej tą rękę, ale on teraz jej nie używa. W tym kontekście jej nie używa, bo robi to z poświęcenia dla kogoś czy dla jakiejś sprawy. I właśnie tak wygląda sprawa z boskością Jezusa. Oczywiście na pewno na ten temat znajdziesz dużo literatury w internecie, także jeśli cię dalej ten temat szczerze interesuje, to po prostu czytaj. Czytaj jeszcze raz list do Filipian, sobie przeczytaj, ale czytaj też, co inni chrześcijanie na ten temat mówią. Następne pytanie. To kolejne pytanie, jedno ze starszych pytań, ale trochę trzymające się tego poprzedniego. Zaneczek 777 pyta, czy wiara w boskość Jezusa to warunek zbawienia? Moim zdaniem tak. Wyprowadzam to z Ewangelii Jana. Wydaje mi się, że rozdział 8, ale tak, 8, dobrze, tu mi Piotr pomaga. Jeszcze chyba wcześniej też, co przedostatni. Nie, to nie o to mi chodzi, to jest wcześniej. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Tak Jezus mówi do Żydów. To jest, który? 20? 8:24, dzięki. Jezus dyskutuje z Żydami właśnie też na ten temat swojej boskości i on później im tam ją objawia. Tu właśnie na koniec mówi, że zanim Abraham był, jam jest. A oni wtedy, no i tak dalej, także różne takie tam rzeczy. Ale w 24 wersecie mówi tak. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Tu jest takie greckie takie określenie ego emi. W rzeczywistości w języku greckim zaimek mieści się w czasowniku, czyli w rzeczywistości, jeśli Jezus by chciał powiedzieć, że jeśli ja jestem, w sensie ja przyszedłem na ziemię, czy coś takiego, byłoby emi. Nie? A tam jest ego emi. To jest niepoprawne gramatycznie po grecku. Czyli Jezus chciał podkreślić ego emi. Ja jestem. Każdy Żyd, słuchając to, miał w pamięci to, co Bóg powiedział Mojżeszowi. Kiedy mu się Bóg objawił, Mojżesz pyta, kim ty jesteś? Jakie masz imię? Powiedz im, ja jestem. Ja jestem, mnie posłał do was. Dlatego myślę, że uznanie boskości Jezusa, że Jezus jest Jahwe Starego Testamentu, to oczywiście też pokazywałem niedawno na nauczaniu w niedzielę z Jana Chrzciciela, który przyszedł przygotować drogę Jahwe, czyli przyszedł przygotować drogę Jezusowi, to znaczy wniosek Jezus jest Jahwe. Tu Jezus mówi dokładnie to samo. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem Bogiem Wszechmogącym,
pomrzecie w grzechach swoich. Dlatego tak, myślę, że żeby dostąpić zbawienia, trzeba zrozumieć, że Jezus nie jest stworzeniem Bożym. Dlatego Świadkowie Jehowy prowadzą ludzi do zgubienia, do zguby, do potępienia. Nie jest tylko jakimś aniołem, jak też niekiedy Świadkowie Jehowy opowiadają, jest Bogiem Wszechmogącym. Tu też niedawno dotarło do mnie to, że gdyby Jezus nie był Bogiem, to ofiara Jezusa nie byłaby ofiarą kompletną. Bo Bóg by dał ofiarę, tak jak wcześniej Żydzi dawali, nie z siebie. Nie siebie dawali w ofierze, tylko dawali zastępcę, zwierzę niewinne. Baranka dawali w ofierze. Czyli jeśli Bóg by dał im kolejnego baranka, tylko teraz już to by był człowiek, to byłby podobny do Molocha, który żądał ofiar z dzieci, z ludzi. Bóg dał ofiarę z siebie i to jest akt najwyższej miłości. Dlatego Bóg mówi, tak umiłowałem świat, że dałem Syna swego jednorodzonego za ciebie. To jest akt najwyższej miłości. I Bóg się wielokrotnie w Piśmie Świętym powołuje, że to, że Jezus umarł za ciebie, to jest akt największej miłości Boga Ojca. On dał z samego siebie swojego Syna jednorodzonego. Jezus jest Bogiem. Oczywiście. Jeden Bóg w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Następne pytanie. Czy odezwał się Kazik z kodu, który był tu wspomniany? To może... Ale to może... Może damy troszkę szansę tym z was, którzy tu czekają na możliwość zadania pytania. Co tam, Kazik z kodu? Nie, to tak tylko żartobliwe, że powiedział, że jest ciekawskim lewakiem. Ale faktycznie... Jak pewnie zauważyłeś, no. Proszę, teraz dla was szansa. Może macie jakieś pytanie, które też chcieliście, żeby odpowiedź na nie dotarła do waszych bliskich czy do innych ludzi, którzy niedawno szukali tak jak i wy i musieli się mierzyć z podobnymi rozterkami. Jest tu wśród nas sporo młodych chrześcijan. Dobrze, to ja mam dwa pytania, ale to może po kolei, bo mi się też może jakoś tam pomieszać. Pierwsze mam pytanie odnośnie homoseksualizmu, ponieważ często podczas rozmów, no głównie z niewierzącymi, ale także z wierzącymi, no pojawia się takie stwierdzenie, że to no tam może jest złe, a może nie jest, nie wiadomo, no ale no, na pewno nie jest to takie bardzo złe, no bo ostatnio mieliśmy dyskusję. Ale no przecież na przykład taka pedofilia jest na pewno 100 razy gorsza, no bo przecież tam homoseksualiści nic nie robią nikomu złego, tam sobie tam coś robią, a nikomu to nie szkodzi. No a taka pedofilia, która niszczy dzieci i to rujnuje ich psychikę na całe życie, to jest na pewno 100 razy gorsze od homoseksualizmu. I jak wytłumaczyć i w ogóle jak powinniśmy sądzić, co powinniśmy o tym sądzić, że jak wytłumaczyć, że to jednak jest jeden z najgorszych grzechów, jakie istnieją? To jest pierwsze pytanie. Oczywiście pedofilia jest odmianą homoseksualizmu. Zwykle to było właśnie umiłowanie starszych mężczyzn do młodych chłopców. Nie? Stąd powstała ta nazwa pedofilia. Niekiedy homoseksualistów kiedyś nazywało się wymiennie pederastami, a to jest od słowa pedia, czyli dziecko. To nawet w takim kultowym filmie Seksmisja jest taki dialog, kiedy pan Sztur wręcz taki no, homofobiczny tekst zrzuca: nie róbcie z nas pedarastów. Ktoś pamięta? Kto nie pamięta? Kto nie pamięta? No, odwołuje się do klasyki gatunku. Nie? A wracając do twojego pytania, należy sobie zdać sprawę, kto ma prawo oceniać ciężar grzechu. Kto ma prawo oceniać, co jest dobre, a co złe? Czy my większością głosów sobie ustalimy? Nie? Czy może zapytamy komputer, tak jak na przykład w grę w szachy można go zapytać, nie? Jaki ruch zrobimy? Jaki macie pomysł? Skąd mam wiedzieć, co jest dobre, a co złe? My, chrześcijanie, przyjmujemy prostą odpowiedź w tej sprawie. To Bóg jest sędzią sprawiedliwym. To On ustala warunki gry. I w liście do Rzymian, czyli Nowy Testament, warunki gry podaje następująco.
ponieważ to jest pierwszy rozdział, werset 25, mówi o cywilizacji, która odrzuca prawdziwego Boga. Czym się skończy cywilizacja, która odrzuca Jezusa Chrystusa? Ponieważ zmienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu. To jest dzisiaj kontekst naszego tematu. Zobaczcie, kto przyjdzie według tej zjawy z Fatimy? To ja, niepokalana, przyjdę i zrobię porządek z Rosją i ze wszystkim razem, a papież mi pomoże. Nie? Oddanie czci stworzeniu zamiast Stwórcy. To się dzieje na naszych oczach, wśród miliarda ludzi na całej ziemi. Ponieważ zmienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Czyli koniec czasów będzie się cechował szaleństwem na punkcie żądz, na punkcie seksu. Jak ktoś tego nie widzi, no to ja już mu nie pomogę. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. To mówi Bóg. I co będziemy z tym dyskutować? Następne pytanie. Czy tylko doprecyzuję, że chodziło też o dyskusję z niewierzącym, który właśnie... Tak. Czyli rozumiem, że nie ma możliwości takiej udowodnienia mu, że to jest złe, no bo on z nie, no definicji to się pytam, nie wierzy. Skąd, no jak masz mu udowodnić, jak nie masz podobnego aparatu pojęciowego? No to trzeba go zapytać. Znaczy inaczej, skąd czerpiesz dobro i zło? No ale na przykład właśnie taką pedofilię, no wszyscy potępiają i uważają to za jeden z najcięższych grzechów. Nie wszyscy, no dobrze, nie no ale powiedzmy, no konkretnie w Polsce, prawda? No jednak ludzie mają zupełnie inny stosunek do pedofilów. Poczekaj, to jest fałszywe założenie. Zdaje się, że w Holandii już prowadzone są prace nad tym, żeby zalegalizować pedofilię. Zboczenie idzie dalej, zboczenie idzie z ogromnym tempem. Ty mówisz językiem staroświeckim. No przepraszam. Nie jesteś postępowy. Może ten Kazik z Kodu by cię... To musimy zaprosić Kazika z Kodu i... Ale, pozdrawiamy Kazika. A jeszcze jedno właśnie to doprecyzowanie, bo... Czyli twierdzisz, że nie ma czegoś takiego jak hierarchia grzechów, że jedne są... Na przykład, nie wiem, kradzież batonika w sklepie jest mniej zła niż na przykład właśnie homoseksualizm i tak dalej? A jeżeli tak nie twierdzisz, to nie. Czy ja pedofilia jest wyżej czy niżej od homoseksualizmu? Ja powiedziałem wyraźnie, że od hierarchii grzechów jest Bóg. My nie wiemy. Nie nam to oceniać. To Bóg jest sędzią sprawiedliwym. To sędzia daje kodeks. Nie? On mówi, to jest złe, to jest dobre. Nie? To jest gorsze od tego. Można powiedzieć, że jeśli Bóg dał przykazania w pewnej kolejności, to najgorsze jest łamanie pierwszego, a najmniej gorsze, tak, najmniej złe jest łamanie ostatniego. Nie? Tak przy okazji zobaczcie, jakie jest katolicy, jakie tam macie ostatnie przykazanie. No właśnie, ani żadnej rzeczy. To chodzi o biuro rzeczy znalezionych, czy co to jest? No poszperajcie, bo znajdziecie tam ciekawe rzeczy, co wasz Kościół zrobił z przykazaniami Bożymi, ale to nie dzisiejszy temat. Nie? Tak. Drugie pytanie już szybciej. Wczoraj rozmawialiśmy trochę o tym, jak chrześcijanie powinni się ubierać. Tak mi naszła taka myśl, że jesteśmy... Ciepło. No tak, że wiele osób sobie może tak pomyśleć. Żeby nie przegrzać przydatków, to do kobiet. Nie przeziębić. No tak, można tak to nazwać. Natomiast tak można sobie pomyśleć, że tutaj chrześcijanie to większą część życia, albo przynajmniej sporą, mają uregulowaną, a to właśnie ci niewierzący to są tacy, są sobie sterem, żaglem, okrętem, wszystkim. No tak. I jak to pogodzić z tym, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie do wolności właśnie? Mhm. Tak zapytam na przekór właśnie. Czyli stawiasz tezę, że przykazania ograniczają wolność. Pierwszy grzech. To ten grzechu
Czy jeśli... Nie, to ja bym poszedł w troszkę innym kierunku. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Irlandii. Nie? Tam są takie klify często. Nie? Albo w Anglii, tu od strony Francji, takie klify. Bardzo niestety, znaczy bardzo wysokie, jakby tam ktoś spadł, no to by sobie krzywdę zrobił. I niestety tak tam jest, że jest tam łąka i tak byś szedł sobie, albo się rozpędził, albo rowerem byś szybko jechał i jakbyś tak pojechał, no to byś hop i wyskoczył i już byś sobie mógł dalej płynąć, dokładnie twoje ciało by mogło płynąć do Francji dalej spokojnie, nie? Czy jakby postawiono taką tabliczkę, uwaga, przepaść, nie? Tak gdzieś powiedzmy z 10 metrów przed, czy 3 przynajmniej, no, przed tym urwiskiem. Czy to jest ograniczenie wolności dla jeżdżących rowerami po tych łąkach, czy jednak może jakiś akt miłosierdzia? Następne pytanie. Ja mam takie pytanie. Rozmawialiśmy ostatnio w rodzinie z moim, po prostu moja rodzina nie wierzy w Boga, a przede wszystkim wzięło się to stąd, że stracili syna i są tutaj w pewnym sensie tak, no, Bogu jakby przestali ufać, a że Bóg nie ocalił ich syna, nie pomógł im ocalić. A druga sprawa, nie wierzą w Boga, bo pytanie takie stawiają. Ja właściwie nie potrafiłam im odpowiedzieć na to, gdzie był Bóg w czasie wojny, jak były dzieci mordowane, gdzie był Bóg, takie pytanie mi właśnie zadano, jak były dzieci nadziewane tam na sztachety w czasie rzezi na Wołyniu i dlaczego na to pozwolił i jak się do tego odnieść. Kiedyś takie warsztaty chyba nagraliśmy na temat cierpienia, także tam więcej o tym mówię. Jest taka grupa programów, Którędy do nieba, można sobie to zobaczyć i tam mówimy chyba o cierpieniu, tak? Czy na warsztatach? Przepraszam, to na warsztatach. Na pewno zagadnienie jest no takie dramatyczne dla wielu osób. Ja bym kierował uwagę tych ludzi na to, że Bóg swojego syna poświęcił, żeby zarówno ich syn, jak i oni sami mogli żyć wiecznie. Tego typu myślenie zamyka perspektywę życia człowieka na doczesność. Zamyka tylko na to od urodzenia do śmierci. Jeśli by rzeczywiście tylko taka była perspektywa życia człowieka, no to wtedy te pytania, te wątpliwości, zarzuty pod adresem Boga byłyby zasadne. Gdy jednak jest wieczność, to wtedy zarówno ten czas życia na ziemi, jak i te cierpienia na ziemi przeżyte są niczym w porównaniu z wiecznością, w porównaniu z radością, która czeka nas po śmierci, jeśli należymy do Jezusa Chrystusa. Tak właśnie apostoł Paweł patrzył na życie i śmierć, chociaż jego życie nie było lekkie. W liście do Koryntian, nie będę wam czytał, ale on przedstawia listę swoich cierpień. Mówi, że 3 razy był kamienowany na przykład. Kamienowanie to był sposób zabijania, bardzo dotkliwy. Chyba może 2 po krzyżowaniu. Wiecie, jak to wyglądało. Zbierali, otaczali ludzie człowieka i dużymi kamieniami rzucali w niego, miażdżąc mu kości najpierw, wybijając mu oko i tak dalej. I on długo, długo cierpiał, zanim zginął. Nie była to ani szybka, ani lekka śmierć. Apostoł Paweł 3 razy był w ten sposób poddany egzekucji. Bóg ocalił go fizycznie z każdej z tych prób, ale cierpienia przechodził w każdej z nich. Mamy pobyt jego w więzieniu, gdzie jest zakuty w dyby. Spróbujcie się zakuć w dyby na 30 minut, nie? To już będziecie mieli dosyć. On siedzi 30 minut i wiecie, co robi w tych dybach? Śpiewa z radości dla Boga. Nie? I takich rzeczy bym mógł jeszcze dużo powiedzieć. Czyli takie życie przeżył, nie? I tak mówi o dalszym swoim życiu. Mówi tak, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.
A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, bo to daleko lepiej, czyli pokazuje tu perspektywę na tę część wieczną po życiu fizycznym, że to jest dla chrześcijanina daleko lepiej. Bo tu na ziemi doświadczamy jeszcze i cierpienia, takiego jak wymieniłem, i też swojej słabości, co też jest wielkim utrapieniem, kiedy człowiek wie, że ma przebaczone grzechy, a jednak po raz kolejny zawiódł swojego Pana Jezusa Chrystusa. On mówi, życie w niebie to już daleko lepiej, ale z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Nie? Czyli on się kieruje interesem Boga, że Bóg ma jeszcze dla niego tutaj coś do zrobienia. On jeszcze ma dokonać pewnej służby. I na koniec, kiedy się żegna już z życiem, kiedy śmierć jego jest postanowiona, mówi biegu, dokonałem, czyli dobiegłem do mety, wiarę zachowałem. A teraz czeka mnie wieniec, który osobiście Jezus Chrystus włoży mi na skroń. Tak Paweł patrzy na swoją śmierć. I tak chrześcijanie, oczywiście niewierzący, ograniczają to życie do tylko tu i teraz. I dlatego nie mogą znaleźć sensu tego, co się dzieje, sensu tego cierpienia. Nie? I obwiniają Boga albo mówią, że go nie ma, jeśli takie cierpienie następuje. Nie? Prawdziwe życie bez grzechu jest dla nas dopiero po śmierci, w niebie. Dalej można by pokazać początek, skąd się wzięło morderstwo. Pierwsze morderstwo to brat zabił brata. Kain zabił Abla. Ale co stało się wcześniej? Wcześniej ludzie doskonale stworzeni przez Boga, ale razem z wolną wolą. Skorzystali z wolnej woli. Choć mogli jeść wszystko, mogli iść w każdym kierunku. Tu troszkę do pytania Jarka nawiązuje. Mieli wolność prawie że zupełną. W całym ogrodzie Eden Bóg powiedział, z jednego drzewa, z tego nie wolno wam jeść. Absolutnie to nie odbiera wolnej woli. To, że gdzieś jest zakaz i że gdzieś jest zło. Nie? Ale ty masz panować. Zobaczcie, że po grzechu też do Kaina, który planuje zabójstwo Abla, Bóg mówi, możesz zapanować. Możesz czynić dobro, nie musisz czynić zła. Nie? Ale on mimo wszystko, podobnie tak jak Ewa, w tej pełnej wolności poszła, usłuchała kuszenia diabła i grzech, a przez to śmierć, morderstwo i to wszystko zło, które powiedziałaś, to wszystko przyszło na świat. Ale to nie Bóg wprowadził to na świat. To człowiek sprowadził cierpienie, grzech i śmierć jako skutek grzechu. To trzeba pamiętać. To jeśli człowiek nie zrozumie ani dokąd zmierza, czyli że życie wieczne to jest dopiero prawdziwa perspektywa, ani nie zrozumie skąd zło i cierpienie pojawiło się na ziemi, to staje bezradnie i najłatwiejsze takie wytłumaczenie to jest, że Boga nie ma i co? Co mu ta nadzieja da? Że Boga nie ma. Nie? No nie wiem, może ktoś z was jeszcze chciałby coś dopowiedzieć do tego rzeczywiście dojmującego problemu, szczególnie jeśli taka przedwczesna śmierć dotknie rodzinę. Cierpienie jest rzeczą dotykającą zarówno wierzących i niewierzących i absolutnie nie ma takiego równania, że możemy patrzeć się na przykład, tak Żydzi w czasach Jezusa podejrzewali i zganił ich za to, mówiąc, że to, że komuś przytrafia się tragedia, nie znaczy, że on jest gorszym człowiekiem albo należy do jakiejś gorszej klasy ludzi. To jest proste, żeby nawet nie powiedzieć prostackie myślenie, ale miejsce cierpienia, czy cierpienie jest też, można na to tak spojrzeć, jest rzeczą daną nam od Boga, po to, abyśmy nie albo nawrócili się, jeśli jeszcze nie jesteśmy wierzący, żebyśmy zobaczyli, że to, co się wokół nas dzieje, czy świat, w którym żyjemy, nie jest ostateczny. I że żebyśmy zatęsknili za czymś dobrym. I jak to ktoś powiedział, jeszcze nie widziałem człowieka, który by się nawrócił ze szczęścia.
Ludzie się nawracają właśnie z nieszczęścia i z, będąc często na dnie takim tak zwanym jakiegoś smutku czy żalu. No ale jeszcze powiem tylko, że jeśli nieszczęście spotyka niewierzącego człowieka, który odrzuca Jezusa i odrzuci go ostatecznie i zapłaci za swoje grzechy, to jest prawdziwa tragedia. Jeśli ten człowiek nie wykorzysta szansy od Boga, że daje, którą mu daje, przypominając mu o tym, że to jest tylko człowiekiem, że cierpi, ale że jest miejsce, które on przygotował dla tych, którzy chcą się z nim pojednać, to jest tragedia. Dlatego no właśnie, tak jak ty powiedziałeś, na odpowiedź na cierpienie powinno być pomyślenie, tak, inni też cierpią, ale przede wszystkim cierpią za mnie Jezus Chrystus. I wtedy, kiedy człowiek się nawróci, wtedy właśnie poza bardzo wieloma dziedzinami ustawia się również miejsce cierpienia w życiu człowieka. My wierzący mamy zupełnie inną postawę na cierpienie, przynajmniej powinniśmy mieć, bo to już różne rzeczy nas spotykają i różnie reagujemy, ale to jest zupełnie inne podejście już wtedy. Rozumiemy ideę cierpienia i miejsce cierpienia. Nie chciałbym tylko, żeby zabrzmiało, że Bóg daje cierpienie po to, żebyśmy się nawrócili. Nie? Jak gdyby, znaczy nawrócili w sensie do Niego skierowali. Nie? Bóg rzeczywiście daje cierpienie jako konsekwencję grzechu. To jest, to każdy zna. Nie? Jak się nachla, to go łeb boli. No i co to Bóg? To jest, wiecie, obwiniać Boga, że mu czacha pęka? Nie? No, trzeba było nie chlać. No i tyle. Nie? Proste. To są konsekwencje. Bóg wbudował w świat konsekwencje. Powiedział, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Będziesz głupio postępować, będzie cię bolało. No i tyle. Nie? Czyli spora część tego cierpienia, które w życiu nas dotyka, to jest z naszej głupoty. Nie? Ale rzeczywiście są takie niewyjaśnione. Dlatego tu chciałem taką, na przykład Jezus podaje, czy myślicie, że ci, na których się tam zawaliła jakaś tam ściana czy wieża, słucham? Wieża, byli gorsi niż wy. Nie, byli tacy sami jak wy. Nie tłumaczy, dlaczego. Jezus nie tłumaczy, zobaczcie. Mówi, nie myślcie tak, że tamci byli gorsi, ale też nie tłumaczy, dlaczego spadła na nich ta wieża. Nie? Czyli inaczej mówiąc, jeśli chodzi o cierpienie, nie będziemy znali wszystkich przyczyn. Będziemy znali na pewno cierpienie, które samiśmy sobie naważyli, bo tu rzeczywiście ono ma, tak jak powiedziałeś, prowadzić nas do zmądrzenia czy też nawrócenia, ale części cierpienia nie będziemy do końca, do czasu spotkania z Jezusem, potrzeby tego cierpienia rozumieli. Nie? Widzieliśmy, to też mówiłem na chrzcie w niedzielę ostatnio, jak jeden z naszych braci składał świadectwo, że spotkało go w ramach klubu Idź Pod Prąd. Takie bardzo brzydkie ze strony innego człowieka w klubie traktowanie i cierpiał z tego powodu i nie wiedział po co. A okazało się, że w wyniku tego cierpienia nastąpił splot wydarzeń, które doprowadziło innego człowieka do nawrócenia. Nie? On teraz, patrząc na swoje cierpienie i widząc nowego brata w Chrystusie, mówi, a to nic było. To tak jak kobieta, która cierpi no, katusze rodząc, kiedy zobaczy swoje dziecko, zapomina całkowicie o tym cierpieniu i jest pełna radości, że z niej nowy człowiek przyszedł na świat. Także sprawa jest bardzo bardziej szeroka. Myślę, że kierowałbym tych ludzi, wracając do twojego pytania, do tego, że sam Bóg swojego Syna poświęcił, żeby oni mogli żyć. Choć wiem, że prawdopodobnie będą odrzucać to, nie będą chcieć tego słuchać, ale można próbować. Być może ta myśl zacznie gdzieś im kiełkować. Oni już rozumieją, co to znaczy stracić swojego Syna. Jeszcze? Może ktoś ma inne pytanie? O, tu Michał był pierwszy. Pytanie, które bym nawiązał do Jarka, pytania. Kiedyś słyszałem taką wypowiedź homoseksualisty, który przed nawróceniem był homoseksualistą. Jakby usłyszał Ewangelię, po Ewangelii, tak jak on twierdzi, nawróceniu się, on dalej jest homoseksualistą, w jakimś tam twierdzi, że w szczęśliwym związku. No i głosi Ewangelię, jest taki szczęśliwy, bo Bóg go kocha, on teraz chce wszystkim
opowiadać o tym, jaki Bóg jest kochany, że z łaski jest to zbawienie. Takim ludziom, czy homoseksualistom, czy tam innym takim filom, co byś powiedział w związku z tym, co oni twierdzą o sobie? No, zapewne wyląduje gdzieś w korowodzie papieża Franciszka, który właśnie przyjmuje wszystkich ludzi, którzy no, lekceważą Boże normy. Mówi, kim ja jestem, żeby osądzać, odwiedza ich tam, wysyła im różne tam sprawy. Także prawdopodobnie ten człowiek wyląduje w jakimś takim ekumenicznym kościele. Tutaj właśnie mamy rolę Kościoła. Mówiliśmy o tym na ostatnich warsztatach, co jest, a co nie jest Kościołem. I zobaczmy list do Koryntian. Zaraz zobaczymy. Chodzi mi na waszą Paschę. O, piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tu mamy przedstawioną rolę Kościoła i mówiłem o tak zwanej dyscyplinie w Kościele. Oczywiście, człowiek może czytać Pismo Święte i nie widzieć, czy nie chcieć zobaczyć tego, co tam jest wprost jasno napisane. Nie? I może sobie wmawiać różne racjonalizacje do głowy i twierdzić, jeden będzie twierdził, że jak on tam kradnie, to nie jest nic złego, bo przecież wszyscy kradną, albo że on później część daje jak Janosik tam dla potrzebujących, a ukradł bogatemu, no to przecież żadna krzywda i tak dalej. Nie, ten będzie homoseksualistą i mówił, że to fajnie, bo on jest w trwałym związku. No już tam nie będę opisywał tego związku, niech im to lekko będzie. Inny będzie zdradzał żonę i będzie mówił, że on tak musi, bo inaczej się udusi, albo coś tam takiego. I teraz wchodzi na arenę właśnie społeczność wierzących. I tu piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Apostoł Paweł mówi tak, dziewiąty werset zaczynam. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Tu, jakbyście mogli w interlinearze sprawdzić to słowo, to będzie mi pomocne. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Czyli nie mówi on o homoseksualistach niewierzących, nie? Nie mówi on o złodziejach niewierzących. Nie mówi on o bałwochwalcach niewierzących. Mówi, i tu zaraz, zobaczymy o czym. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tymi, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takimi nawet nie jadali. Bo czy to wasza rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, poza kościołem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze. Tych tedy, którzy są poza nami, czyli poza kościołami chrześcijańskimi, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Taką bym dykteryjkę wygłosił temu gajowemu, szczęśliwemu panu. Adios, amigos. Jak tam mamy? Ten Porneja tam jest, czy co? Tak, to jest właśnie pornografia jest od tego słowa. Oznacza to wszystkie zabronione przez Boga zachowania seksualne. Tak w takim ujęciu ogólnym. Piotr. Mikrofon. Jeszcze w nawiązaniu do tego pytania o cierpienie, bo też mnie ten temat interesował i zastanawiam się, czy dobrze rozumiem, bo lektura Starego Testamentu przywodzi mi na myśl taki wniosek, pytanie czy słuszny,
że no niestety ponosimy także odpowiedzialność zbiorową, czyli w sytuacji, gdy w danym kraju Bogu nie podoba się zachowanie, no nie wiem, większości, czy nawet pewnych jednostek, ale które mają wpływ na całe społeczeństwo, no to nawet te jednostki, które no prawdopodobnie nie są aż takie złe, również ponoszą odpowiedzialność w momencie, gdy Bóg odbiera błogosławieństwo całemu narodowi. Więc myślę, że to także może być jakaś podpowiedź w rozmowie z taką osobą, że no niestety no żyjemy w kraju, w jakim żyjemy, mamy elity, jakie mamy i ponosimy konsekwencje decyzji tych elit. Tak, to jest słuszna obserwacja. Rzeczywiście Bóg zsyła swoje karcenie nie tylko na jednostki, o tym mówiłem na nauczaniach chyba 3 czy 4 tygodnie temu o tom, czy podpalą Polskę. Wtedy proszę sobie tam sprawdzić, jeśli ktoś chce rozwinąć temat. Rzeczywiście Bóg karci nie tylko jednostki, ale karci całe narody, społeczności, miasta, kiedyś były te miasta polis, nie? Czyli że całe zorganizowane społeczności karci. Przykład takiego karcenia szczegółowy mamy w przypadku właśnie, pamiętacie, Sodomy i Gomory. Bóg mówi do Mojżesza, że tam no, poziom grzechu tego miasta, tego obszaru przeszedł granicę i skutkiem będzie już no, zrzucenie ognia na te miasta. I wtedy Abraham zaczyna się... Zaraz, ale to tam pewnie są jacyś dobrzy ludzie. Nie? Mówi, Boże, to ty zastosujesz tą odpowiedzialność zbiorową i zabijesz tych złych ludzi i razem tych dobrych? Nie? Co tam masz? No jakbyś miał 50, to co byś zabił? Nie, nie zabiłbym. Czyli zobaczcie, jest jakaś skala. Czyli jest jakiś procent. Niestety nie znamy, bo moglibyśmy to policzyć, gdybyśmy wiedzieli, jaka była ludność tamtego terenu. Możemy to szacować, nie? Bo mniej więcej wiemy, jakie są miasta, czy po tych pozostałościach tych miast możemy coś powiedzieć, ale dalej będzie to przybliżony szacunek. Abraham zaczyna od 50 i schodzi do 10. I Bóg mówi, nawet jak 10 tam znajdę sprawiedliwych, to nie zniszczę tych społeczności. I co się dzieje dalej? Bóg niszczy te społeczności. Ale wcześniej wyprowadza sprawiedliwych stamtąd. I to jest właśnie ten obraz czasu apokalipsy, o którym mówiłem wcześniej. Bóg szykuje wylanie swojego gniewu na ludzkość. Skończy się czas łaski, gdzie zbawienie jest oferowane ci jako prezent od Jezusa. On sam stoi u drzwi twojego serca i chce ci dać zbawienie w każdej chwili twojego życia. Ale ten czas się skończy. Nastanie czas apokalipsy, czyli wylanie gniewu Bożego. Ale tak jak tam w Sodomie i Gomorze, przed wylaniem gniewu Bożego Bóg zabrał sprawiedliwych, tak jak przed potopem, kiedy przyszedł na całą ziemię, żeby zniszczyć całą ludzkość, Bóg zabrał sprawiedliwych do arki, tak samo i teraz zabierze swój Kościół, zanim rozpocznie czas apokalipsy, czyli wylanie swojego gniewu. Ważne jest, żebyś ty się dzisiaj uratował, tak jak mówi Słowo Boże, z tego rodu złego i przewrotnego, jeśli rzeczywiście szukasz prawdy, jeśli tęsknisz do absolutu, jeśli szukasz prawdziwego Boga, to będziesz wiedział, że to, co usłyszałeś tutaj o Jezusie, jest jedyną drogą do prawdziwego Boga. Sam Bóg ci to potwierdzi w twoim sercu. Od tego jest Duch Święty, który też działa w tobie, choć jesteś niewierzący. Dlatego upewnij się, że jesteś w tej nowej arce, w Kościele Jezusa Chrystusa, przez osobistą decyzję. Nie przez żadne rytuały religijne, nie przez żaden chrzest, członkostwo, nic z tych rzeczy. Proste słowa skierowane bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, jestem grzesznikiem, zasługuję na piekło,
umarłeś za mnie, jesteś Panem tego świata, Bogiem Wszechmogącym, a tak mnie ukochałeś, że poszedłeś dobrowolnie za mnie na ukrzyżowanie. Swoją krwią zmyłeś wszystkie moje grzechy. Tak chcę tego, co dla mnie zrobiłeś. Wejdź dzisiaj, wejdź teraz do mojego życia i bądź ze mną na zawsze. Amen. Na tym myślę, że dzisiaj już skończymy, bo jest późna pora, a my jeszcze nie jedliśmy kolacji. Zapraszam Was jednak już w niedzielę na 13. Będziemy mówić dalej o tym, że czas jest bliski i co chrześcijanie robią, im bliżej widzą, że ten dzień się przybliża. Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami. Dziękuję Wam za Wasze pytania. Ci, którzy nie zostali usatysfakcjonowani, zapraszam za tydzień. Jak Bóg da, spotkamy się znowu.